Jeśli wydaje ci się, że rola religii w życiu naszego kraju jest duża, a struktury związane z Kościołem mają realny wpływ na życie społeczne, kształtowanie się postaw mieszkańców naszego kraju, czy na przykład prawodawstwo, to masz rację. Da się to wykazać na milionie anegdotycznych przykładów, na statystykach, na absurdach albo w badaniach naukowych. Jeśli będąc w Polsce wpiszesz w Google Maps hasło Kościół, algorytm prawdopodobnie oszaleje i wyłączy ci telefon, bo w promieniu 10 km od dowolnego punktu w naszym kraju znajduje się co najmniej 10 kapliczek, 8 kościołów parafialnych, 2 bazyliki, no i jedno centrum duchowe. Niezależnie od tego, czy to dobrze, czy źle, czy średnio najeża, warto pamiętać, że 500 lat temu realny wpływ sfery duchowej na życie społeczne był niewspółmiernie większy, a sam Kościół katolicki był po prostu najpotężniejszą organizacją w całej średniowiecznej Europie. Serio. O ile w dzisiejszych czasach można pokusić się o dyskusję, na ile faktycznie oddziaływanie Kościoła, księży, jego zwolenników albo przeciwników kształtuje naszą codzienność, kulturę, gospodarkę, politykę itd., to w XV czy XVI wieku wpływ ten był widoczny tak dobrze, jak żyły na czole pasażera jadącego komunikacją miejską na GAP albo rodziny polityków w spółkach Skarbu Państwa. A co no? W tym materiale przedstawię zagadnienie reformacji, czyli ruchu polityczno-społecznego, który podjął się zadania tak trudnego, jak próba oduczenia Polaków traktowania z jakiegoś powodu piłki nożnej jak sportu narodowego. Że... Aj, będzie bramka! Jezus Maria, jaki błąd Borusa! Albo wprowadzanie godnych warunków życia w Amazonie. Ponieważ ten materiał nie jest realizowany przez HBO, możemy już w tym miejscu odpowiedzieć na najważniejsze pytanie tego odcinka, czyli czy się udało? Oczywiście odpowiedź brzmi nie. Prawie nic się nie udało, ale jak uczy nas historia, takie ruchy społeczne i takie nurty myślowe, którym się nic nie udaje, mają często prawie taki sam wpływ na losy świata, tak na koniec dnia, jak te, którym się wszystko udaje. I dlatego zapraszam. Zapraszam też dlatego, że reformacja jest tematem, który, jak zobaczysz, realnie kształtuje naszą rzeczywistość, w sumie nawet dzisiaj. Jak podkreślałem wielokrotnie w materiale poświęconym epoce średniowiecza, do którego gorąco cię zachęcam, pod wieloma względami Kościół wyznaczał standardy zachowania i określał w średniowieczu wzorce zachowań oraz, niczym Magda Gessler, wskazywał granice dobrego smaku. Z czego były robione te gołąbki? Działo się tak w wyniku setek lat pracy u podstaw, organicznego wzrostu, a później także właściwym decyzjom strategicznym czynionym przez władców Kościoła oraz jego przedstawicieli, którzy w wolnym czasie chyba nie robili nic innego poza czytaniem Machiavellego. Swoją drogą mam też fajny odcinek o Machiavellim, do którego serdecznie cię zapraszam. Kościół za sprawą wytrawnych, niczym 20-letni Merlot popijany przez twoją ciocię do obiadu zagrywek politycznych i rosnącej z dekady na dekadę fali wyznawców, zbudował sobie wśród europejskich monarchów pozycję absolutnego hegemona. Przez większość średniowiecza trudno było o jakąkolwiek edukację, podboje czy nawet organizację systemu podatkowego bez ingerencji i działania Kościoła katolickiego. Zajebiście. Można część tego zjawiska, jak na przykład powstające na każdym kroku niczym sklepy Żabka na przeciętnym osiedlu szkoły przyklasztorne, postrzegać jako zaletę i w pewnym sensie nawet pozytywny wpływ Kościoła katolickiego na rozwój cywilizacji, a można jako efekt uboczny absolutnej dominacji i brutalnej gry politycznej, przy której Frank Underwood wygląda jak krecik przy armii zmutowanych trollów zombie, albo troli zombie. Dzięki sojuszom i wzajemnym wspieraniu się Kościoła katolickiego w różnych państwach z najsilniejszymi władcami Europy, papieże w praktyce decydowali o tym, na przykład kogo można pobić, a kogo nie, kto jest państwem, a kto tylko zbiorem przypadkowych ludzi, których maszyna losująca z lotto jakimś przypadkiem umieściła na danym terenie. Jedynym logicznym następstwem jest teraz grabienie je przez takich prawowitych chrześcijan, no i w ogóle ludzi. Teraz zapraszam na losowanie twojego szczęśliwego numerka. 966 rok, czyli data, którą każdy 12-latek bezrefleksyjnie recytuje jako chrzest Polski, to na przykład właśnie moment, w którym nasi przodkowie przestali być ruchomymi celami dla zachodnich sąsiadów, a zaczęli być uznani jako mieszkańcy kraju, jakiegoś państwa. Serio. W 966 roku za sprawą małżeństwa zatwierdzonego przez Kościół katolicki nagle okazało się, że Polacy to też ludzie. Kościół wyznaczał też standardy zachowania i kształtował świadomość społeczną. Uczył o cnotach, przypominał o wartościach takich jak na przykład pokora, skromność, czystość czy miłosierdzie. No i właśnie im dalej w las, a więc im większa dominacja Kościoła w Europie, tym mniej instytucja, która miała na ołtarzach te wszystkie hasła,
miała też jednocześnie wspólnego z promowanymi przez siebie wartościami. No bo jak na przykład z kamienną twarzą przyjmować nauki, czy dawać nauki o czystości przedmałżeńskiej, kiedy przedstawiciele Kościoła katolickiego i ich przywódcy, czy na przykład sami papieże, raz po raz przyłapywani byli na organizowaniu orgii albo posiadaniu niezliczonych kochanek. Wiedz, że coś się dzieje. Jak na poważnie odbierać hasła nawołujące do życia w ubóstwie i skromności, kiedy promująca je organizacja sama opływa w luksusach, a księża to najczęściej jedyne dobrze odżywione osoby w promieniu 50 czy 100 kilometrów. Relacja państw z Kościołem katolickim w pewnym momencie zaczęła przypominać darmową grę przeglądarkową, która wciąga cię do siebie, oferuje jakieś fajne bonusy i sprawia, że poświęcasz jej coraz więcej czasu, a później każe ci nagle płacić prawie za wszystko, co zrobisz, nawet za zalogowanie się na swoje konto. Na takim poziomie indywidualnym za pieniądze można było na przykład kupić sobie Boże błogosławieństwo, nawet zbawienie albo wstawiennictwo. Można też było za kasę odpuścić sobie na przykład grzechy. W sumie spoko opcja. Wołania o odnowę Kościoła, czyli właśnie reformację, zanim jeszcze reformacja była modna, rozlegały się w miarę postępu tych wszystkich trendów, ale warte odnotowania ruchy rozpoczęły swoją działalność dopiero mniej więcej w XIII-XIV wieku, kiedy Kościół miał już w Europie pozycję równie komfortową, co PKN Orlen wśród dystrybutorów paliwa w naszym kraju. Żeby dobrze zobrazować dominację Kościoła w życiu społecznym, zwróćmy chociażby uwagę na fakt, że w niektórych krajach średniowiecznej Europy co dziesiąty dorosły był księdzem. Dlaczego? Taka kolej rzeczy w praktyce oznaczała, że przeciętny kapłan, czy właśnie taki duchowny, wiedział na temat wiary tyle, ile potrzebował, żeby robić jakąś taką podstawową mszę, albo w imieniu kościoła doręczyć jakiś dokument, odebrać podatek od chłopów, czy zrobić jakąś inną podstawową czynność, z reguły administracyjną. Wszyscy ci ludzie byli olbrzymim obciążeniem dla systemu, który musiał iść na wielkie kompromisy przy ich kształceniu, no bo nagle okazywało się, że stan duchowny reprezentuje typ, który nie ma zielonego pojęcia o wierze. Dodatkowo, co w sumie wynika bezpośrednio z tego faktu, przy takich liczbach nie było mowy o utrzymaniu promowanych przez Biblię postaw, no bo część tych osób nawet nie wiedziała, jakie one są. Tak jak łatwiej ściąga się na sprawdzianie, kiedy twoja klasa zostanie połączona na czas lekcji z dwoma innymi klasami liczącymi 45 osób każda, tak samo o zachowaniu zasady celibatu czy na przykład standardów etycznych w tych wielomilionowych wręcz legionach nie było mowy. Jawne występowanie członków struktury kościoła przeciw promowanym cnotom moralnym, czy na przykład rażące bogactwo kościoła, zwłaszcza w kontekście rażącej biedy, która była w pozostałej części społeczeństwa, to takie dwie główne przyczyny wystąpień reformacyjnych, określane mianem tzw. przyczyn religijno-ideowych. W tym zbiorze zawiera się swoją drogą też dużo innych ciekawych problemów i pomysłów, takich jak wprowadzenie cennika usług kościelnych, czy ustawy kościelne deklarujące sprzeciw papieżowi występkiem godnym kary śmierci. Co za przypadek? Obok takich, jak się nad tym zastanowić, bardzo zdroworozsądkowych przyczyn, dochodzą też takie przyczyny stricte polityczne. Nie są one może tak intuicyjne, ale w sumie to są ważniejsze, bo to właśnie moment, w którym debata o przyszłości Kościoła stała się tematem wielkiej gry politycznej monarchów, ruchy reformacyjne nabrały wiatru w żagle. Wczesna elita polityczna Europy, a raczej ta część elity, która nie znajdowała się sama wysoko w hierarchii kościelnej, no bo na pewno się w niej gdzieś tam znajdowała, widziała w Kościele katolickim zagrażającą im siłę polityczną. Kościół był też dla wszystkich praktycznie europejskich monarchów bardzo atrakcyjnym kąskiem ze względu na swoje majątki, które w przypadku jego zreformowania, prowadzącego, jak mieli ci ludzie nadzieję, do ograniczenia wpływu kościoła, można by było po prostu odzyskać. Do it! Yes, you can! Taki antykościelny klimat w sumie trochę zazdrości najwyraźniej widać było w 15 czy 16 wiecznej Europie Środkowej, zwłaszcza na terenie dzisiejszych Niemiec. Für Deutschland. Z tego terenu pochodzi też najprawdopodobniej najważniejszy dla ruchu reformacji człowiek, a na pewno najbardziej znana i będąca takim symbolem postać. Chodzi oczywiście o Marcina Lutra. I tutaj plot twist godny Squid Game. Marcin Luther, czyli osoba, która stała się symbolem sprzeciwu przeciwko religii w XVI-wiecznej Europie, sam był mnichem z zakonu augustianów. Bo
no, kościół za czasów Lutra był już na tyle zepsuty, że faktycznie bardzo dużo osób w jego środku widziało to doskonale. Swój sprzeciw zaczął od rozmów wewnątrz kościoła ze swoimi przełożonymi i współmnichami, ale to nic nie dało. Do historii przejdzie moment, kiedy sfrustrowany tym, że chociaż wszyscy razem z nim z najbliższego otoczenia uważają, że wiara, tak jak ją przedstawia kościół, schodzi gdzieś na manowce i w ogóle źle się dzieje i nikt nic nie robi, on sam zdecydował się na publiczne wystąpienie i zwrócenie się do ludu. 31 października 1517 roku na drzwiach kościoła zamkowego w Wittenberdze przybija swoje słynne 95 tez, o czym, jeżeli wiesz cokolwiek o reformacji, no pewnie właśnie wiesz. Tezy zostały napisane w języku łacińskim i zawierały przypomnienie tego, czym kościół być powinien, czym powinna być cnota, pokuta, moralność, no i w domyśle wybrzmiewało w sumie przede wszystkim to, że właśnie powinno być tymi rzeczami, a nie są. Kurde, gdzieś to było, kurde, gdzieś to było, no co teraz, kurde, gdzieś to było, no. Samo przebicie tez odbiło się jakimś tam echem, w skali lokalnej zrobił się szum, ale prawdziwa fala zmian i ta reformacja, o której w sumie rozmawiamy, zaczęła się, kiedy hasła Lutra i informacja o nim dotarła do wielkich humanistów tamtych czasów, influencerów na dzisiejsze warunki. Kiedy szanowani myśliciele i wpływowi liderzy opinii, tacy jak na przykład Erasmus z Rotterdamu czy Tomasz Morus, zaczęli publikować tezy Lutra i mówić o przywarach kościoła, powołując się na jego wystąpienie, ten wstępny szum zamienił się w totalny viral. To był odpowiednik wpadnięcia na numer jeden karty na czasie na YouTubie. Lutra po prostu pokochał średniowieczny algorytm i po kilku miesiącach w całej Europie dyskutowano na temat tego, czy kościół przypadkiem nie przesadza. Reformacja to swoją drogą całkiem niezła lekcja tego, jak robić takie wiralowe treści, bo na przykład wspomniany przed momentem uczony Tomasz Morus powoływał się co prawda na tezy Lutra, ale robił to tylko po to, żeby go potępić, żeby pokazać, że Luther nie ma racji, że kościół robi wszystko dobrze i w ogóle, kto to ma być ten Luther? Nie miało to jednak żadnego znaczenia. Ważne, żeby gadali, bo z każdym głosem krytyki sprzeciw Lutra niósł się dalej i w sumie rozlewał się po Europie, nieważne w jakim kontekście padało jego nazwisko. Nas nie interesuje, nas się chodzi o to, że bo policja w ogóle jest na stadionie, a oni będą w ogóle... Po kilku latach w Europie zapanowała panika, porównywalna chyba tylko z sytuacją, kiedy w klasie pani pyta, kto chce się podzielić wrażeniami z lektury. W odpowiedzi na tezy Lutra zareagował wreszcie sam papież i zrobił jedyną zdroworozsądkową rzecz, czyli pozwał go o herezję. Co za przypadek! Proces szybko się zakończył wygraną pozywającego. Co prawda trudno było o inny efekt, bo Luther nie mógł pojawić się w Watykanie w obawie o swoje życie, a pozywający był jednocześnie decydującym o wyroku, no ale liczy się, że wygrał papież. W bulli, czyli takim dokumencie będącym czymś pomiędzy ustawą papieską, odezwą do narodu czy do wiernych, a takim troszkę wpisem na Twitterze, papież Leon X domagał się od Lutra odwołania swojej nauki, powołując się właśnie na ten wyrok i ukorzenia się przed Rzymem. Luther oczywiście nie podporządkował się tej decyzji, spalił kopię bulli papieskiej przy oddziale studentów i publiczności, no i zrobił z tego wielkie show, a z siebie zrobił taką troszkę ofiarę. To wydarzenie okazało się kolejnym wiralem. Dla ludzi średniowiecza spalenie dokumentu papieskiego było takim ciężkim szokiem, że w kilka tygodni każdy w Europie miał już swoje zdanie na temat Lutra. Papież Leon X kolejną bullą wyklął Marcina Lutra i skazał go na spalenie na stosie. Reformator jednak, ku zaskoczeniu wszystkich dobrodusznych wiernych, nie spłonął wcale na stosie, bo miał już wtedy potężnego protektora, czyli elektora saskiego, księcia Fryderyka Mądrego. To właśnie jeden z tych elitarnych monarchów, który nie bał się wystąpić przeciwko kościołowi. I tak od wymiany zdań pomiędzy sfrustrowanym księdzem a papiestwem, nurt reformacji stał się wreszcie elementem wielkiej polityki i prężeniem politycznych mózgów pomiędzy królami i biskupami. Wpływ reformacji na cywilizację europejską był po prostu gigantyczny, zaczynając od zmian wewnątrz kościoła, rozumianych jako ewolucję tego głównego nurtu, no i powstanie tych kilku odmian, które później podzielą się na kilkanaście kolejnych odmian z każdej tej głównej odmiany, no i zrobi się nam z tego bardzo dużo odmian. Rozbicie monolitu, jakim była struktura kościelna z XIV czy XV wieku i odebranie, albo przynajmniej ograniczenie monopolu na wiarę katolicką Watykanowi, widoczne w kolejnych latach, to było coś po prostu szalonego, czego nikt
nie mógł się spodziewać. Upadek autorytetu Kościoła spowodowany przez reformację przyczynił się w późniejszych wiekach do sukcesów takich prądów umysłowych, jak na przykład racjonalizm czy oświecenie, które swoją drogą tożsamość opierają niemal całkowicie na takim prostym założeniu, że Kościół oszukiwał nas przez lata i ograniczał nam postęp. Nasz się chodzi o to, że... Swoją drogą o oświeceniu mam odcinek na tym kanale, który gorąco Ci polecam. Reformacja przyczyniła się też do rozkwitu kultur narodowych, które dotychczas były spychane na drugi czy trzeci plan, czy w ogóle były prawie że niszczone przez Kościół katolicki. Szkoły zaczęły uczyć w językach krajowych, a dzieła literackie dotychczas tworzone jedynie po łacinie rozpoczęły powstawanie także w języku ojczystym. Europa ograniczyła wpływy Kościoła, zaczęła też coraz bardziej różnicować się między krajami pod kątem powstającej w każdym z nich kultury, sztuki, a nawet nauki. Początek reformacji to także wejście w okres dojrzewania koncepcji państwa w rozumieniu takim europejskim. Zaraz będą o tym zresztą pisać bardzo mądrzy filozofowie, także bez spoilerów. Obszary dotychczas zajmowane przez duchowieństwo stały się domeną działalności władców, którzy dotychczas mogli wysługiwać się Kościołem i chętnie to robili, tracąc wpływy, ale zyskując święty spokój, tak jak nauczycielka, kiedy wysyła cię po kredę, a ty spędzasz pół godziny włócząc się po korytarzach. Ona ma z głowy, a ty możesz nie zostać zapytany. Dla przykładu, konfiskując dobra kościelne Kościoła katolickiego w XVI wieku, takie jak na przykład szkoły, sierocińskie, czy szpitale, państwo przejmowało ogromne wpływy, majątki ziemskie oraz finanse, ale też ogromne zobowiązania wobec własnych obywateli, no bo ktoś musiał dalej prowadzić te szkoły, ktoś dalej musiał na przykład, nie wiem, przyjmować porody. Chociaż nie wiem, dlaczego akurat to mi przyszło do głowy. Wreszcie, jeśli mówimy o następstwach tego zjawiska, jakim była reformacja, jej rozkwit był przyczyną licznych wojen religijnych, o których również na tym kanale jest już sporo materiałów, a będzie jeszcze więcej. Ekspertami w dziedzinie bicia się za wiarę byli Niemcy. Deutschland. Którzy z uwagi na podział terytorialny, który wprawia w kompleksy opakowanie z 5000 puzli, mogli toczyć codziennie bitwę z innym księstwem z okolicy i tak przez rok ani razu żadne księstwo nie spotkałoby się z tym samym księstwem. Żeby zaprzestać wojnę o to, który z 1 500 000 900 odłamów protestantyzmu ma panować w każdym z królestw i księstw, przyjęto w końcu zasadę brzmiącą: czyja władza, tego religia. Czyli że to władca danego księstwa decyduje o tym, jaką religię wyznają jego poddani. Ale zanim to nastąpiło, to kilka milionów Niemców musiał poświęcić swoje życie wybranemu przez nich odłamowi protestantyzmu. Dotarliśmy teraz do końca samej reformacji. Na koniec tego materiału znasz już mniej więcej jej przyczyny i skutki. Może gorzej z przebiegiem, bo takie procesy mają tyle wymiarów, że ciężko zamknąć to w ramach czasowych albo ograniczyć do jakichś konkretnych wydarzeń czy dat, tak jak na przykład publikacja tych 95 tablic. Można zaryzykować stwierdzenie, że analizując wybrane elementy filozofii XVIII czy XIX wieku, albo zmiany społeczne przy okazji rewolucji przemysłowej, w pewnym sensie dalej mówimy o skutkach reformacji, czy nawet o wydarzeniach będących jej elementem. Nie da się tego w żaden sposób, co prawda, udowodnić albo wykazać, ale to jest w sumie spoko koncepcja, która pokazuje skalę i wagę omówionych w tym materiale zmian. Jeżeli dotarłeś lub dotarłaś aż tutaj, to gratuluję Ci bardzo serdecznie i od razu polecam materiał poświęcony kontrreformacji i w ogóle wszystkiemu, co stało się wcześniej albo później. Polecam Ci inne moje filmy, istnieje taka szansa, że sięgając po nie, poszerzysz sobie kontekst i zrozumienie historii albo w ogóle swoją wiedzę. Nie ma takiej gwarancji, ale jest taka szansa, a przecież warto próbować.